pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was serdecznie na naszym kolejnym wieczornym spotkaniu ze Słowem na dobrą noc. Tym razem ze Słowem, które jest przeznaczone na sobotę drugiego tygodnia Adwentu. To nasze dzisiejsze rozmyślanie zatytułowałem Spacer po górach. Dlaczego akurat po górach? Posłuchajcie fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza z 17 rozdziału, wersety od 10 do 13. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł, Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Kochani, czasami wystarczy uchwycić się tak jednego słowa z Ewangelii i troszeczkę nad nim pomedytować. Dzisiaj tym słowem jest właśnie góra. Słyszymy, że Pan Jezus schodzi wraz ze swoimi uczniami z góry. W Piśmie Świętym bardzo często ważne rzeczy dzieją się na górze. I zobaczmy, w Starym Testamencie mamy górę Moria, na której to Abraham ma złożyć swojego syna Izaaka w ofierze. Mojżesz otrzymuje dekalog, 10 Bożych przykazań na górze Synaj. W Nowym Testamencie spotykamy się z górą błogosławieństw, na której Pan Jezus mówi błogosławieni ubodzy w duchu i tak dalej. Podaje 8 konkretnych wskazań, w jaki sposób zdobywać Królestwo Boże. Później Pan Jezus wchodzi między innymi ze swoimi uczniami na górę Tabor, gdzie wobec nich się przemienia. Następnie na górze Golgocie oddaje za nas swoje życie. Tych gór jest oczywiście jeszcze więcej. Ja tutaj podałem tylko kilka takich przykładowych. Ważne rzeczy dzieją się na górze. Na górze Pan Jezus naucza swoich apostołów. Na górze ich umacnia do głoszenia dobrej nowiny. Umacnia ich do tego, aby mogli znieść Jego naukę, to znaczy wytrzymać to wszystko, na co może niektórzy zamykają wręcz swoje uszy. Tak było z przemienieniem na górze Tabor, kiedy zabrał na tą górę ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, aby umocnić ich do tego, by za chwilę z wiarą przyjęli Słowo Boże, Ewangelię, dobrą nowinę o krzyżu. Pan Jezus, kiedy schodzi z uczniami z tej góry, troszeczkę mniej będzie uzdrawiał, troszeczkę mniej będzie czynił cudów, a więcej będzie nauczał trudnych spraw. Potrzeba przygotowania. Potrzeba, moi drodzy, takiego wejścia na górę z Jezusem w mojej codzienności. Wchodzicie na nią. To jest chociażby ta wasza codzienna refleksja razem ze mną nad Słowem Bożym. Kiedy może uruchamiacie kolejny film i zastanawiacie się, co takiego usłyszycie, co takiego Pan Jezus będzie chciał wam dzisiaj przekazać. To jest też pewien wysiłek, bo trzeba znaleźć tych kilka minut w ciągu dnia, żeby spotkać się z Chrystusem żywym, obecnym w Słowie Bożym. Może znaleźć troszeczkę więcej, kilkadziesiąt minut, aby spotkać się z Nim na Eucharystii, szczególnie na mszy świętej roratniej. Troszeczkę z bólem patrzę na to, że coraz mniej ludzi uczestniczy w tych mszach świętych, nawet dzieci. No, tłumaczę to sobie jakoś tym, że mamy taki zimowy czas, kiedy wiele osób, szczególnie dzieci, chorują, ale pewnie czasami zwycięża w nas po prostu lenistwo. Nie chce nam się. Nie chce mi się iść do zimnego kościoła na mszę świętą roratnią. A przecież to jest też pewien wysiłek, trud, można powiedzieć taka ofiara, pokuta, którą mogę podjąć i obym podejmował z radością właśnie dla samego Jezusa Chrystusa. Kochani, Pan Jezus nie pozostaje ze swoimi uczniami na górze, ale schodzi z niej. O tym usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Góra ma za zadanie umocnić człowieka
do jeszcze mężniejszego wyznawania wiary. Ale tą wiarę trzeba wyznawać, czyli trzeba ją przekazywać dalej. Zejść do swojej miejscowości, do swoich bliskich, do tych wszystkich ludzi, których Pan Bóg stawia na mojej drodze i dać świadectwo. Do tego was, kochani, dzisiaj zachęcam, aby słowo, które staje się waszym udziałem, które przyjmujecie do swojego serca, czy to dzisiaj, czy wcześniej, w czasie naszych rozważań, czy też w tych kolejnych, bo jeszcze przed nami ponad tydzień wspólnych spotkań, żeby to słowo przekazywać dalej, żeby nim się dzielić. Nie tylko poprzez udostępnienie na Facebooku, żeby ktoś może zobaczył i też je wysłuchał, też je rozważył, ale poprzez może takie żywe przekazanie treści, tego, co was zainteresowało, tego, co stało się wam niezwykle bliskie. Zachęcam do takiej aktywności, do takiego działania, do częstego wchodzenia na górę, ale i schodzenia z niej z nową energią, z nowym świadectwem. Szczęść Boże, kochani, do zobaczenia już jutro.